Rados, tu marszałek wszystkie rozgłośnie Polskiego Radia. Dziś rano o godzinie 5:40 oddziały niemieckie przekroczyły granicę polską, planując wprowadzenie agresji. Bombardowano szereg miast. Za chwilę usłyszą państwo komunikat specjalny. A więc twoje jazdy. W dniem dzisiejszym wszelkie sprawy i zapomnienia schodzą na plan dalszy. Całe nasze życie publiczne i prywatne przestawiamy na specjalny tory. Weszliśmy w okres wojny. Cały wysiłek narodu musi iść w jednym kierunku. Wszyscy jesteśmy żołnierzami. Musimy myśleć tylko o jednym. Walka aż do zwycięstwa. Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. No, w bardzo symbolicznym odcinku. No, obchodzimy dzisiaj 78. rocznicę rozpoczęcia II wojny światowej. No i z tego względu postanowiłem coś przygotować. Nie jest to może jakaś duża makieta, prawda? Robiłem większy, no ale z tego względu, że teraz skupiam się dość mocno na powstaniu warszawskim, no, na tych wydarzeniach, no to nie, raczej nie niszczyłem zabudowania, ani tego, co widzieliście na ostatniej makiecie, dlatego że stwierdziłem, że będzie mi potrzebne do jeszcze innych filmów. No a postanowiłem zrobić taki symboliczny film. Taką fajną grafikę, jak mogliście zauważyć na początku filmu. No i tutaj taką mini makietę, która właśnie pokazuje walkę Niemców, walkę III Rzeszy z II Rzeczpospolitą Polską, no i od tyłu atak wojsk radzieckich, które wbiły nam nóż w plecy. Tutaj możecie właśnie zauważyć. To jest taka makieta, która jakby tak pokazuje wydarzenia z września 1939 roku. No taki krótki, symboliczny odcinek. Mała, symboliczna makieta, ale myślę, że no dość fajnie to ona ukazuje te wydarzenia, które wydarzyły się 78 lat temu. Także co, to by było na tyle. Ale nie, jednak nie. Mam dla was też jeszcze taką niespodziankę. I zaraz się dowiecie, co to jest. Jak widzicie, Jasiu też przygotował coś na tę okazję. To właśnie jego makieta, która przedstawia też wydarzenia z września 1939 roku. No i mamy tutaj Niemców, dwóch Niemców, żołnierza radzieckiego, tutaj Jasiu też jest, prawda? No i tutaj żołnierz rozstrzeliwuje polskich żołnierzy, prawda? No. Także tutaj jeszcze taki bonusik, makieta Jasia. No, widać, że talent ma po bracie. No i no to co, to by było na tyle. Teraz się już z wami żegnam w takim krótkim, symbolicznym odcinku. Możecie napisać też w komentarzu, jakie chcecie kolejne makiety z Powstania Warszawskiego, bo teraz tak nie mam do końca pomysłu. No, co by tutaj zrobić? O kurczę, rozwaliłem. Słabą podstawę zrobił. Dobra. No, to będzie na tyle. Jeszcze ostrość w ogóle. Trzymajcie się. Cześć.